Ochrona. Wiem, że bardzo chcielibyście poznać Mikołaja Kopernika. Dlatego specjalnie dla was użyję swych tajemnych mocy, byśmy wspólnie mogli odbyć niezwykłą podróż w przeszłość. Jest 19 lutego 1473 roku. W domu Mikołaja i Barbary Koperników przy ulicy Świętej Anny w Toruniu rodzi się czwarte dziecko. Po ojcu i dziadku dano mu na imię Mikołaj. Spójrzmy na małego Kopernika. Mieszka z matką i rodzeństwem w rodzinnym domu w Toruniu. Ojciec umarł, gdy chłopiec miał zaledwie 10 lat. Od tej pory opiekę prawną nad rodziną sprawuje brat matki Łukasz Baksenrode, przyszły biskup warmiński. Przed chwilą Mikołaj powrócił do domu z nauk w parafialnej szkole przy kościele świętego Jana. Niech Cię Bóg błogosławi, dziecko moje drogie. I was, mateczko najmilejsza. Widzę, żeś dziś utrudzon wielce nauką. Czy aby nie zanadto bakałasz od Ciebie wymaga? Dziecko z Ciebie przecie jeszcze. Na zabawy z innymi chłopcami czasu Ci nie staje. Ino łacina, rachunki, gramatyka. Po nocach w księgach ślęczysz. Ach, Mikołaju, martwię się o Ciebie. Wierzę mi, mateńko. Nie nauka nic, a nic nie męczy. Gdybym mógł, to bym nie spał i nie jadł. I na niebo patrzał. Tyle tam gwiazd, a jedna od drugiej jaśniejsza. Jak wam się zdaje, matko? Są to na nich istoty żywe, jako i my sami? Bój się Boga, Mikołaju. Co też ci się w tej małej głowie kotuje? Wuj, twój Łukasz, nauki w samej Italii pobierał, a zali nigdy o czymś takim nie słyszał. Medyka trzeba wezwać, bo bredzisz jakoby w gorączce. Nic mi to, mateczko. Ciekawość mnie ino wielka trawi. Co też tam w górze? Być może. Bachałasz w szkole zapowiedział, że jutro wyjawi, co sam opowiadać studiował. A dać to dopiero jutro, a do tego czasu cinić mi się będzie. Mateczko, a mówiliście, że razem z Andrzejem do Akademii Krakowskiej pojadę. Nie frasuj się, Mikołaju. Wielkie mój Łukasz pokłada w tobie nadzieję. I do Krakowa po nauki do Wojciecha z Brudzewa pośle. A noć pismo przysłał w tej sprawie przez posłańca. Musisz ino do pełnoletności dojść w latach. Wuj pisze, że to najsławniejszy uczony w Akademii, a geometrię i astronomię studiują u niego żacy z najdalszych stron. Zajmą czekać jeszcze tyle roków. Matko, bądź litościwa. Nie czas teraz o tym. Jeszcze jest za młody, by z domu wybywać. Wnet nocka zapadnie. Nie czas to już na ciebie do spania? Ano, słucham was, mateczko. Śpijcie z Panem Bogiem. Niech Archanioł Gabriel ma was swej opiece. Kiedy mały Mikołaj, strudzony dniem całym, zasnął wreszcie w swym łóżku, śnił mu się sen przedziwny i proroczy zarazem. Widział mu gwiazdy, planety i komety z warkoczami, o których wciąż marzył na jawie. Wojciecha Brudzewa. Po ich ukończeniu Kopernik dzięki staraniom wuja w 1497 roku wyjechał na dalszą naukę do Włoch. Studiował prawo, medycynę, uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Pod koniec 1503 roku
powrócił na stałe do Polski. Zamieszkał w Witwarku Warmińskim, gdzie został osobistym sekretarzem i lekarzem swego wuja Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego. Stopniowo przybywało mu obowiązków, ale i zaszczytnych funkcji w kapitule warmińskiej. Stale jednak myśli swe kierował ku słońcu, gwiazdom i innym ciałom niebieskim. Studiował dzieła starożytnych uczonych, którzy już przed wiekami stawiali hipotezy heliocentryzmu, nie potrafiąc ich jednak udowodnić. Tajemnice nieba przyciągały go i urzekały coraz bardziej. Na poznanie ich poświęcał cały swój wolny czas. W roku 1510 Kopernik przenosi się do Fromborka, aby tu, w zaciszu zakupionej przez siebie baszty baronnej, dokonać około 30 obserwacji nieba i pomiarów ruchu planet. Ileż to lat samotnie z tej baszty w niebo spoglądam nocami. Żywej duszy nie ujrzę, za towarzyszy jedno ciało niebieskie i astrolabium mając. Słońce, Mars, Saturn. Zdaje mi się, jako to bliscy moi, tajemnice ich wszystkie poznałem. Ptolemeusz ziemię pośrodku wszechświata posadził i choć to fałsz, to do próżności człowieka przemawia. Rację miał uczony Arystarch Samos. Słońce to przecie jest w centrum wszechświata, a ziemia wraz z innymi ciałami niebieskimi wokół niego krąży. Zajrzyj, ludzkość w tę prawdę uwierzy. Nad swoim rewolucyjnym dziełem De Revolutionibus Orbium Celestium o obrotach sfer niebieskich pracował Kopernik około 30 lat, a jego pierwszy wydrukowany egzemplarz otrzymał dopiero na łożu śmierci. Wielki astronom zmarł 24 maja 1543 roku we Fromborku w wieku 70 lat na wylew krwi do mózgu. Dzieło Mikołaja Kopernika, godzące w podstawowe prawa nauki i ustalone poglądy o budowie świata, nie spotkało się z dobrym przyjęciem zarówno wśród uczonych, jak i duchownych. Od XVII wieku teorie Mikołaja Kopernika zyskiwały jednak wciąż nowych zwolenników. Do jej ugruntowania w nauce przyczynili się swymi badaniami Kepler i Galileusz. Dzięki temu dynamicznie zaczęły rozwijać się nauki ścisłe, co w konsekwencji zwróciło człowieka ku myśli dogłębnego poznania wszechświata i podróżowaniu w kosmos. Wszystko, co nastąpiło 500 lat później, umieszczenie w 1957 roku na orbicie radzieckiego satelity Sputnik 1, lot w 1961 roku pierwszego człowieka, Jurija Gagarina, w orbicie okołoziemskiej. Lądowanie na Księżycu misji Apollo 11 w 1969 roku. Pierwsza podróż pojazdu kosmicznego wielokrotnego użytku wahadłowca Columbia w 1981 roku. Wystrzelenie w 1990 roku teleskopu Hubble'a, dzięki któremu możemy oglądać wspaniałe zdjęcia odległych ciał niebieskich. Czy pierwszy kosmiczny turysta, milioner Denis Tito, który zobaczył Ziemię z kosmosu w 2001 roku? To następstwo śmiałej, rewolucyjnej myśli polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.